Można nosić chińskie ubrania, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory, ale kulturę wypadałoby mieć własną. To fragment cytatu z książki Andrzeja Sapkowskiego i tymi właśnie słowami przywitała gości wyjątkowego wernisażu wicestarosta Aleksandra Chudzik. Serdeczne gratulacje za te wszystkie uniesienia, których dzisiaj doświadczamy i pewnie będziemy doświadczać. Powiat rybnicki, a dokładnie Czerwionka Leszczyny, własną kulturę z pewnością ma. A to za sprawą wyjątkowego człowieka, który już od ponad 30 lat prężnie działa i uczestniczy w większości wydarzeń kulturalnych w regionie. Czesław Rzemuła to człowiek wszechstronnie utalentowany. Szerszej publiczności znany jest jednak jako autor tekstów czy śpiewający kierowca, którego można spotkać wsiadając do autobusu linii 194 w Rybniku. Jednak Czesław Rzemuła to również malarz i właśnie po 22 latach przerwy w malarstwie artysta postanowił powrócić do dawnej pasji. Na nowo przeżywam te męki twórcze. Swoje obrazy Czesław Rzemuła zaprezentował w galerii w rybnickim starostwie powiatowym. Podczas wernisażu publiczność mogła podziwiać dzieła o różnej tematyce. Sam autor przyznaje, że maluje wszystko, co w danym momencie jest w stanie go zainspirować. Co do techniki, tutaj również zaskakuje. Prawie w 100% są to obrazy olejne, tylko ja stosuję rzadko spotykaną technikę. Maluję przede wszystkim szpachlą na niegruntowanym płótnie. Już podczas wernisażu można się było przekonać, że Czesław Rzemuła to nie tylko malarz. Sam o sobie mówi tak. Tam na mojej wizytówce jest napisane bodajże coś takiego, że pisze, gra, śpiewa, rzeźbi, maluje, recytuje. O. W galerii goście usłyszeli i zobaczyli tylko namiastkę talentu jednego z najbardziej znanych śląskich artystów. Na każdym kroku można spotkać się jednak z twórczością Czesława Rzemuły. Jego gigantycznych rozmiarów rzeźby znajdziemy między innymi w kościele pod wezwaniem Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, czy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwionce Leszczynach. Rybnickie Starostwo Powiatowe gościło w minionym miesiącu kilka wyjątkowych młodych osób. Starosta Damian Mrowiec postanowił uhonorować laureatów Wielkiego Testu Powiatu Rybnickiego z rozbójnikiem Ramżą. Na spotkanie zaproszono 5 najlepszych uczestników tego wyjątkowego testu z języka polskiego. Wyjątkowego, ponieważ pytania nie dotyczyły wyłącznie lektur. Myślę, że laureatami, zresztą z tego co też podpytywałam, są osoby, które naprawdę są zainteresowane językiem polskim. Takie też były pytania, to nie była też tylko typowo szkolna wiedza, chociaż takie pytania też się pojawiały w teście. Natomiast była to też taka wiedza ogólnokulturowa, wiedza dotycząca przysłów, dotycząca frazeologii, czyli wiedza, którą się tak naprawdę zdobywa w różnych życiowych sytuacjach, czytając książki, czy po prostu gdzieś się poszerzając swoje zainteresowania. Związane z językiem polskim. A takie zdecydowanie mają ci uczniowie szkół powiatu rybnickiego. Najlepiej z zawiłymi pytaniami dotyczącymi ortografii i składni poradziła sobie Katarzyna Rduch z gimnazjum w Świerklanach. No już w szkole podstawowej lubiłam dosyć polski. No lubię pisać różne wypracowania, dyktanta. Interesuje mnie to po prostu. Wicemistrzynią okazała się Klaudia Pypeć z gimnazjum w Piecach. Bardziej budowa języka jest trudniejsza. Ortografia mi nie sprawia trudności wielkiej. Poza tym wśród najlepszej piątki znaleźli się jeszcze Paweł Wojaczek, Patrycja Brodawka i Klaudia Sobik. Wszyscy oni przeczą teorii, jakoby posługiwanie się językiem polskim wśród młodzieży sprowadzało się do wymiany półzdań czy pisania językiem skrótów SMS-owych. Budujące jest przede wszystkim to, że mieliśmy założenia takie, że w teście wystartuje 300 gimnazjalistów. Wystartowało nam 500 młodych ludzi i te wyniki naprawdę były bardzo wysokie. Tak naprawdę gro osób przynajmniej pokonało ten pułap 50% prawidłowych odpowiedzi, więc tak naprawdę ja tylko chylę czoła i nie tylko przed samą wiedzą, ale też przed tym, że im się chciało rzeczywiście przysiąść jeszcze po szkole, po tych 6 godzinach na przykład nauki w szkole, żeby rozwiązać te 100 pytań przez 10 dni. Bo to też zasługuje naprawdę na pochwałę. Cała piątka zasługuje na słowa uznania. Jednak nie tylko młodzi poloniści odebrali w październiku gratulacje od starosty rybnickiego. Pochodzący z Nowej Wsi Dominik Bajer został bowiem po raz drugi z rzędu mistrzem Polski juniorów w carvingu, czyli sztuce rzeźbienia we wszelkiego rodzaju owocach i warzywach. Tym razem tytuł wywalczył na mistrzostwach w Wejherowie. Mistrzostwa właśnie składały się z dwóch konkurencji. Pierwsza konkurencja polegała na
wyrzeźbieniu arbuza o tematyce miasta Wejherowo. I ja osobiście chciałem zrobić coś nowego i wyrzeźbiłem Urząd Miasta Wejherowo, tylko że w witrażu, doszepionym właśnie do arbuza w skórce. A druga konkurencja polegała właśnie na wyrzeźbieniu ikebany weselnej. Jest to taki bukiet kwiatów. No ikebana to jest, tak w prostym rozumieniu, to są żywe kwiaty, stojące kwiaty. I wyrzeźbiłem właśnie taki bukiet, właśnie skupiając się na drobnych kwiatach, takich drobnych cięciach, tajskich cięciach, z obecnością takiego kwiata, takiego ptaka tajskiego. Dominik carvingiem zajmuje się od początku 2010 roku i od tego czasu stał się najlepszym młodym zawodnikiem w naszym kraju. Jak sam mówi, ogranicza go jedynie jego własna wyobraźnia, bowiem zręczne dłonie potrafią wyrzeźbić niemal wszystko. Szczerze mówiąc, na te Mistrzostwa Polski w ogóle się nie przygotowywałem. Nie miałem na to czasu, można powiedzieć. Bardzo mało czasu miałem do przygotowania się. Na zeszłe mistrzostwa miałem rozplanowany czas co do jednej rzeźby. Drugą konkurencję robiłem właśnie ze stoperem w ręce, można powiedzieć. Miałem rozliczony każdy kwiatek na minuty. I po prostu zliczałem sobie czas, ile mi jeszcze zostanie dodatkowo. Jeśli chodzi właśnie o te mistrzostwa, nie przygotowywałem się, a znowu jeśli chodzi o ogólne przygotowywania, szczerze mówiąc, rzeźbię tylko wtedy, jeśli mam czas. Dominik znalazł chwilę, żeby odebrać z rąk starosty gratulacje i nagrodę za godne reprezentowanie powiatu rybnickiego na ogólnopolskiej arenie. Dominik od przyszłego roku będzie startował w kategorii seniorskiej, niewykluczone więc, że jeszcze o nim usłyszymy, tym bardziej, że nie zamierza poprzestać na dotychczasowych osiągnięciach. Jest cały czas ochota, są cały czas jakieś nowości. Podpatruję właśnie kolegów, którzy też rzeźbią, staram się odtworzyć to, co oni robią. No i po prostu pnę się cały czas do góry. Oby tak dalej.